Cześć, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać przepis na bardzo smaczne ciasto z dodatkiem jabłek. Jest to jabłecznik według przepisu mojej cioci Marii. Taki bardzo klasyczny, bo pieczony na kruchym cieście i również takim kruchym ciastem przykrywany. A w środku jabłka z odrobiną orzechów i bardzo ładnie pachnące cynamonem. Zapraszam do wypróbowania. Dajcie znać, czy Wam się udało i czy smakowało, chociaż akurat tego jestem pewna. Zachęcam Was też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów kulinarnych. Do miski włożyłam pokrojone na kawałki twarde masło, a teraz przesiewam do niego mąkę. Dodaję też cukier, puder z solą i siekam całość drewnianą łopatką. Do posiekanych składników wbijam dwa jajka. Jeśli są to jajka sklepowe, wcześniej lepiej rozbić je osobno do osobnej miseczki. Dodaję też proszek do pieczenia, bo zapomniałam wsypać go wcześniej razem z mąką. Teraz najszybciej jak się da zagniatam ciasto. Ciasto kruche, nie lubi ciepłych dłoni. Dzisiaj ciasto piekę razem z moją mamą, która właśnie rozwałkowuje połowę ciasta na papierze do pieczenia. Ciasto najlepiej od razu rozwałkować tak, żeby nadać mu kształt prostokąta, dzięki temu łatwo je potem będzie włożyć do blaszki. Jeśli jabłka są bardzo mocno soczyste, spód można wcześniej podpiec przez około 10 minut w 180 stopniach Celsjusza. Czas przygotować nadzienie. Jabłka utarłam na tarce o grubych oczkach. Teraz dodaję pokrojone grubo orzechy, najlepiej kiedy są to orzechy włoskie, ale my użyjemy z mamą nerkowca. I dosypuję kilka łyżek cukru waniliowego, takiego domowego. Dosypałam około 5 łyżek cukru, ale ilość można zmniejszyć, zwłaszcza kiedy jabłka są trochę słodsze. Dodaję też jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną garść, czyli około 50 g rodzynek. Wszystko razem mieszam, a potem wykładam na ciasto, które wcześniej moja mama podziurawiła widelcem. A po wierzchu posypuję cynamonem. Bardzo lubię dużo cynamonu, daję go naprawdę od serca. Teraz czas rozwałkować drugą połowę ciasta i również nadać jej kształt prostokąta, a następnie zrolować w papier do pieczenia. Mama twierdzi, że łatwiej będzie wyłożyć ciasto po wierzchu, ale jak widać nie do końca. Brzegi ciasta delikatnie zawijamy pod spód, a całość dziurawimy widelcem. Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 1 godzinę. Jeśli zbyt mocno przypiekałoby się z wierzchu, można przykryć je w trakcie pieczenia folią aluminiową albo papierem do pieczenia. Ciasto kroję dopiero kiedy całkowicie wystygnie, można wtedy też posypać je cukrem pudrem. Zapraszam Was serdecznie po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!